Dzisiaj omówię kilka pytań, które często się powtarzają we wiadomościach od Was do mnie, czasami w niektórych komentarzach, czasami na moich coachingach. Czuję, że te pytania są bardzo istotne, ważne, żebyśmy znali na nie odpowiedzi, doszukiwali się w nas odpowiedzi na nie, no i otworzyli też na to, co one niosą. Zanim przejdę do odcinka, jeżeli jeszcze nie pobrałeś czy nie pobrałaś mojej darmowej medytacji serca i praktyki tantrycznej, to jest w opisie filmu. W opisie filmu jest też mój Linktree, gdzie będziesz przekierowany bądź przekierowana na moje media społecznościowe, kontakt do mnie. I jeśli czujesz, że będąc kobietą masz ochotę, to wejdź do mojej grupy na Facebooku, grupy Rozkochasz, gdzie dzielę się treściami, których jeszcze nie publikuję na moim YouTube, a które czasami niektóre z tych rzeczy na tej grupie wylądują na YouTubie, po to, żeby lepiej zrozumieć damską, kobiecą, człowieczą perspektywę, jeżeli się jej do końca nie rozumie albo jest się ciekawym czegoś więcej. Ale zdecydowana większość treści zostaje tam. Tak więc, nie przedłużając. Pytanie numer jeden, jakie bardzo często się powtarza. Romans. Co myślisz o romansie? Jest takie pytanie typu, co myślisz o gruszce? Albo co myślisz o wagonie? Wiecie co? Dla mnie to pytanie jest pułapką. Ponieważ pytanie o to, co myślę o romansie, zawiera w sobie jednocześnie dosyć długi cień. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Podczas gdy nie jestem przekonana już o czymś takim jak podział na dobro i zło. Bardziej rezonuje ze mną i to wszystko, co teraz mówię, jest moją opinią, ok? To jest też taki disclaimer. Bardziej rezonuje ze mną przekonanie, że coś może nam służyć naszemu rozwojowi, może służyć nam jako ludziom, może przynosić nam więcej świadomości o nas samych, bądź może blokować ten rozwój, blokować tę świadomość, ograniczać nasze odczucia względem nas samych, ludzi dookoła i świata. I jedno może być przyjemne, drugie może być nieprzyjemne, jedno z drugim może się trochę mieszać pod względem stopnia przyjemności bądź nieprzyjemności, i to wymaga tylko i wyłącznie obserwacji, a nie oceny i podziału na dobre lub złe. Nie znaczy to też, że mówię, że romans jest ok. Jestem przekonana, że najlepszym takim sposobem na to, żeby znaleźć w sobie odpowiedź na takie pytanie, jest raczej spytać się siebie o własne wartości, jakie się wyznaję. Jakie są moje morale? Co ja tak naprawdę myślę o romansie? Czy ja chciałabym bądź chciałbym, żeby osoba, z którą jestem, miała romans? Czy ja czułabym się bądź czuł dobrze, przyjemnie, ze świadomością, że osoba, z którą jestem w tym momencie w relacji, ma romans? Czy jestem osobą, która jest zadeklarowana jako monogamiczna? Czy dla mnie relacja opiera się na relacji jednej osoby z jedną osobą? Czy to, jak pojmuję monogamię, jest na przykład wyłącznością seksualną, czy raczej lojalnością względem wyznawanych cech i wartości partnera, rodzajem wsparcia, obecności, czy kontakty seksualne na przykład wliczają się w poligamię, którą ja wyznaję, bądź monogamię, którą ja wyznaję i nie mają bądź nie powinny mieć w ogóle wpływu na tę relację? Słuchajcie, to są pytania, na które każdy z nas potrzebuje sam znaleźć odpowiedź i skonfrontować je ze swoim partnerem bądź partnerką, sprawdzając jednocześnie, czy jesteśmy na tym samym poziomie, czy gramy do tej samej bramki. Czy doświadczając problemu, ten problem jest naprzeciwko nas, czy jest przeciwko nam? To jest istotne. Nigdy nie powiem, że romans jest dobry, nigdy nie powiem, że romans jest zły. Nie powiem, że jest dobry, bo przynosi bardzo dużo cierpienia, bo może spowodować ogromne straty w życiu. Nie powiem też, że jest zły, bo tak jak przychodzi strata w życiu, tak jak przychodzi ogromna zmiana, tak w tej zmianie może rodzić się coś nowego i dobrego. Wiele dzisiejszych związków, które są mega szczęśliwe, rozpoczęły się dlatego, że jedna osoba w tej relacji poznała inną i tamta relacja była mostem do tej. Tamta relacja dała podwalinę do tej. I czy w takim układzie to jest złe? Ponownie, to jest rodzaj pytania,
który czuje, że lepiej jest tak naprawdę zagłębić się samemu ze sobą, samej ze sobą i poszukać, jakie odczucia są we mnie odnośnie do tego aspektu. Bo romans sam w sobie, tak jak wspomniałam, nigdy nie zdobędę się na to, żeby powiedzieć, że jest zły, i nigdy nie zdobędę się na to, żeby powiedzieć, że jest dobry. Byłam po obu stronach barykady. Wdawałam się w romanse i romansowałam. I wiecie co? Za każdym razem każda ze stron była pokrzywdzona. Za każdym razem każda ze stron coś otrzymała z tego. I to jest moja obserwacja, to jest moja opinia. Jeżeli się z nią zgadzacie, to okej. Jeżeli się z nią nie zgadzacie, to okej. Jeżeli pytacie się też na przykład, bo często takie pytanie z kolei słyszę, to jest takie drugie istotne pytanie. Czy nie jestem czasem osobą poliamoryczną, bo jestem w relacji i poznałam bądź poznałem kogoś? Czy nie jestem osobą poliamoryczną? Świetne pytanie. Osoba poliamoryczna jest osobą, która jest zdolna do wielu miłosnych relacji na raz, w jednym czasie. Wszyscy jesteśmy poliamoryczni. Wszyscy jesteśmy poliamoryczni i mam tu na myśli, że możemy kochać swoich przyjaciół, możemy kochać swoich rodziców, możemy kochać swoje dzieci, swoje rodzeństwo, możemy kochać naszego partnera, możemy kochać pizzę, możemy kochać wypady za miasto. Jesteśmy poliamoryczni. Gdy ktoś zadaje pytanie o to, czy jestem poliamoryczną, poznałam kogoś i ta osoba zaczyna mieć dla mnie znaczenie, nie pytasz się tak naprawdę o poliamoryczność. Pytasz się o coś zgoła innego. Mylimy odrobinę pojęcie poliamoryczności z taką ekspansją erotyczną, ze zjawiskiem, które można nazywać swing. Częściej dochodzi do romansów, częściej dochodzi do zdrad, częściej dochodzi do zakochania się w kimś poza regularną relacją, gdy pojawia się silne przyciąganie erotyczne. I tego nie można mylić od razu z intymną, głęboką miłością, pełnej zażyłości, zdrowych zobowiązań, bo to jest tylko i wyłącznie pociąganie erotyczne. Nic więcej. Na początkowych etapach to jest najczęściej tylko to. Na tym może wzrosnąć miłość, ale najczęściej tak się nie dzieje. Bo uwaga, gdy dobijamy do jakichś schematów, które zaczynają wybijać, na wskutek rozwoju tej relacji, opartej póki co tylko na przyciąganiu seksualnym, to nagle spada fasada takiej pięknej, przyjemnej, cudownej, ogarniętej, intelektualnej, wspaniałej, pociągającej osoby i wychodzi z niej jej wewnętrzne dziecko i jego wewnętrzne dziecko. I to już jest kwestia tego, czy te wewnętrzne dzieci będą się okładały łopatkami w pryskownicy, czy raczej będą chciały bawić się ze sobą i zobaczą też w sobie dorosłych. To jest wyzwanie każdej relacji. Pociąganie seksualne może prowadzić do rozwoju miłości, dojrzałej, pięknej miłości, ale nie musi. I często jest tak, że wcale tak nie jest. Ale mylimy pociąganie z miłością. Pociąganie jest aspektem miłości, ale nie jest miłością. Moja ręka jest tylko częścią mnie, nie jest mną całą. Okay? To chciałabym powiedzieć mniej więcej. A wracając do poliamoryczności, najczęściej jest tak, i może warto też rozważyć tę kwestię, bo zadaję ją też moim klientom, moim klientkom na coachingach. Czy w momencie, gdy zakochujesz się w tej osobie, czujesz do niej ten pociąg seksualny, czujesz to napięcie, tę chęć rozmowy z nią, przebywania z nią czy z nim, czy gdy czujesz to zakochanie, to pociąganie, to jedną z pierwszych Twoich myśli jest: muszę jeszcze kogoś wciągnąć w tę relację, muszę jeszcze kimś erotycznie podzielić z tą osobą, pokazać, jaka jest wyjątkowa, niesamowita, atrakcyjna. Chcę, żeby te kolejne osoby też doświadczały naszej erotyczności, naszego atrakcyjnego wyglądu, naszej atrakcyjności intelektualnej. Chcę się dzielić z każdym tym. Czy tak jest? Bo najczęściej nie. Nie, chcemy wyłączności. Jest tu trochę paradoksów naszej ludzkiej natury. I teraz tak. Bliższe prawdzie, nie powiem, że absolutną prawdą, ale bliższe prawdzie jest raczej takie spojrzenie na dotychczasową, tę długoletnią czy długotrwałą relację i przyjrzenie się jej, bo jeżeli pojawia się osoba trzecia i ona coś wzbudza, coś utęsknionego, to nie jest tak, że ty jako osoba, która czujesz pociąg do tej osoby, jesteś poliamoryczna, bądź jest z tobą coś nie tak.
bądź nie umiesz utrzymać wierności tej jednej osobie, bądź myślisz sobie, ty już mnie nie pociągasz tak jak kiedyś i ja jestem zgubiona czy zgubiony pod tym względem. To jest kwestia relacji tej regularnej. Tak naprawdę jej przewartościowania w tym momencie. Jeżeli trzecia osoba wzbudza coś takiego, to tak naprawdę to nie jest, to nie dotyczy w ogóle tego partnera czy tej partnerki. To jest to, że ta osoba trzecia pobudza coś, co dawno było uśpione. Wzbudza taką cechę, bądź takie cechy, czy wartości, czy odczucia i jakości, które gdzieś na długi czas były uśpione, gdzieś przyklepane. I to samo zakochanie, intensywne zakochanie, tak naprawdę mogliśmy czuć do tego oryginalnego pierwszego partnera czy partnerki. Ale gdzieś w toku codzienności, nowych wyzwań, rutyny, powtarzalności, zmian w życiu, bo pojawiły się dzieci, bo zmieniliśmy pracę, miejsce zamieszkania i w ogóle gdzieś ten początkowy żar, przestaliśmy go doglądać. Po prostu przestaliśmy go pielęgnować. I oto pojawia się osoba, która wzbudza ten żar, ale tylko we mnie. Ja już go nie czuję do ciebie. I wydaje mi się, to jest istotne, wydaje mi się, bo projektuję podświadomie, że ta osoba da mi to coś, czego mi brakuje. Ta osoba, uwaga, ona tylko pokazuje ten brak. Ona poprzez swoją obecność podkręca ten brak. I w tym momencie, na tym etapie już warto po prostu pogadać ze swoim regularnym partnerem i nadal to jest moja opinia. Ale już warto pogadać ze swoim partnerem i powiedzieć, jest ktoś, pojawił się ktoś, wzbudza coś we mnie, czuję się żywa przy niej, czuję się żywy przy niej, czuję się witalny, czuję, że mam znaczenie, że ktoś mnie wysłuchuje, czuję się atrakcyjna, czuję się jedyna, wyjątkowa i czuję też, że tego mi bardzo brakowało w naszej relacji. Tak samo warto porozmawiać z tą osobą trzecią. Pokazujesz mi coś o mnie, pokazujesz mi coś, czego dawno nie czułam bądź nie czułem. Coś, co w mojej regularnej relacji zostało gdzieś uśpione. I jestem Ci za to wdzięczna, bądź wdzięczny. I nie wiem, jak się to rozwinie, w którą stronę to pójdzie, ale potrzebuję porozmawiać z moją żoną, z moim mężem, z moim partnerem czy partnerką. Najpierw. Bo ona czy on zasługuje na to. A ja zasługuję też na to, żeby utrzymać to wszystko w przejrzystości i szacunku wobec nas wszystkich. Jest bardzo niewiele osób, które tak postępuje i tak się zachowuje. I stąd są pytania te pierwsze. Romans, dobry czy zły? Bo kojarzymy to, co jest przyjemne z czymś dobrym, a to, co jest nieprzyjemne z czymś złym. To jest podstawowy podział, jakie nasze umysły robią na dobro i zło. Ja tak naprawdę w tym wideo proponuję, żeby zaciekawić się i wznieść się ponad podział na dobre i złe i spojrzeć neutralnym okiem, neutralnym spojrzeniem na to, co możemy oceniać jako takie bądź takie. Bo gwarantuję, że wszystkie te postawy zawierają w sobie wszystkie możliwe aspekty każdego możliwego spojrzenia na daną rzecz, zjawisko, sytuację, osobę, uwikłanie, w jakim jesteśmy. I tam jest masa kolorów, masa odcieni pomiędzy tymi kolorami. Więc nie fiksujmy się na czymś, że coś jest dobre albo złe i nie oceniajmy się jednym określeniem, jestem poliamoryczny, bo nie jesteśmy. Nie jesteśmy jednym określeniem. Tak naprawdę konteksty w naszym życiu, w jakich bywamy, pokazują, kim jesteśmy, na co nas stać, jakie są nasze ograniczenia, gdzie są nasze granice, gdzie jest nasz potencjał, gdzie jest miejsce do pracy nad sobą. To konteksty w naszym życiu, które się przejawiają, objawiają, przypływają do nas, pokazują nam prawdę o nas samych. Tę, która była ukryta, ale ona jest. Moja babcia czasem mówiła, gdy jeszcze żyła, że jeżeli chcesz poznać kogoś, to idź z nim na wódkę i zobacz, jak się napije, jak on się wtedy zachowuje. No, nie zgadzam się akurat z czymś takim, ale trafiła w taki ciekawy punkt. Postawić kogoś w sytuacji ekstremalnej i zobaczyć, jakim on jest wtedy człowiekiem. Jestem zdania, żebyśmy to my stawiali się czasami w sytuacjach ekstremalnych i sprawdzali, jacy my jesteśmy. I przez sytuacje ekstremalne nie mam na myśli romansów w tajemnicy przed drugą osobą. Ale właśnie jeżeli jest osoba, która wzbudza coś, jakiegoś rodzaju pożądanie czy chęć nawiązania bliższego kontaktu, to wtedy właśnie z tą informacją, z tym odczuciem, które już się budzi
iść do partnera czy partnerki i powiedzieć o tym, powiedzieć prawdę. To jest ekstremalna sytuacja. Mówienie prawdy jest niezwykle trudne, wzniosłe, wynagradzające, bardzo wstrętne w momencie, kiedy się to przechodzi, ale niesamowicie wynagradzające, uwalniające. I tak naprawdę z tą wolnością, gdy powie się prawdę, można wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, bo nie wiecie, jak zareaguje partner czy partnerka. A bardzo często dzieje się tak, że reagują: a czego ci brakowało? A może to naprawimy? A może pójdziemy na terapię i zobaczymy, czy jest jeszcze coś, co jest między nami, co możemy wzniecić, pielęgnować i wzrosnąć na tym? Przyznam szczerze, że moje małżeństwo zaczęło się od romansu. Byłam wtedy z kimś. Zaczęłam romans z facetem, który dziś jest moim mężem. I będąc uwikłaną w tej sytuacji, to było bardzo, bardzo nieprzyjemne, bardzo trudne, bardzo smutne, emocjonalne, intensywne, chwilami poniżające. A potem, gdy wszystko stanęło w jasnej, prostej, przejrzystej prawdzie, wszystko się wyklarowało. I na tych doświadczeniach wzrosłam i ja, wzrósł mój przyszły mąż, wzrósł mój były partner, który też jest teraz szczęśliwym człowiekiem z inną kobietą. I tak naprawdę to wszystko obróciło się na korzyść dla każdej ze stron. Ale tak jak podkreślałam, nigdy nie powiem, że romans jest dobry albo zły. Nigdy tego nie powiem. Oczywiście ktoś może mi powiedzieć w tej chwili: nigdy nie mów, nigdy. I też się z tym zgadzam, to się wzajemnie nie wyklucza. Natomiast są konteksty, w których można powiedzieć, że romans przynosi korzyść. Są konteksty, w których w moim odczuciu i opinii częściej romans przychodzi katastrofę. We wszystkim, co się dzieje, tak naprawdę trzeba szukać własnej prawdy, czyli tego, jak się czujemy w danym momencie, bo naszych emocji nie da się zaprzeczyć. Każdy mówi językiem emocji, każdy jest emocjonalny. I to jest język, który łączy nas wszystkich, bez względu na to, w jakiej szerokości geograficznej żyjemy, w jakim czasie, każdy z nas jest istotą emocjonalną. I to jest język, który łączy nas wszystkich. Sięgnij do swoich emocji, wyczuj i nazwij, co czujesz a propos tego, co czujesz i myślisz i tego, co się dzieje. I to jest spora część Twojej prawdy, nad którą możesz pracować. Wydobyć coś z niej. Z tego doświadczenia jest coś naprawdę bardzo ważnego, co wychodzi dla Ciebie, co się uwidacznia dla Ciebie. A zatrzymując tylko dla siebie to, co się dzieje w Tobie i z innymi osobami, nie informując o tym tej osoby, z którą jesteś, blokujesz przed rozwojem i siebie, i tę osobę, z którą jesteś, i tę, z którą jesteś uwikłana czy uwikłany. Chciałabym zawsze mówić same przyjemne rzeczy, chciałabym zawsze mówić takie rzeczy, które Was wzmacniają, opowiadać tylko o seksie i tych przyjemnościach, które są z tym związane. Ale pamiętajmy też, że seks jest dla ludzi dojrzałych. Seks jest dla ludzi dorosłych. Dla takich ludzi, którzy widzą w sobie równych, nie próbują się wzajemnie chronić od prawdy, rozwoju, i którzy potrafią mówić sobie prawdę, bo tylko w tej prawdzie można budować relację, która jest niezwykle epicka, trwała, wieloletnia i soczysta. I znowu wiem z własnych doświadczeń. Chciałabym, żebyście zabrali ze sobą tę wartość, tak jak to czujecie. I oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać. Byłabym zawiedziona, gdybyście się ze mną w 100% ze wszystkim zgadzali. Ale dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać w komentarzach, czy to z Wami rezonuje. Jeśli tak, to co? Jeśli nie, to co uważacie, że nie jest Waszą osobistą prawdą? O czym chcielibyście może jeszcze posłuchać? Co mogłabym wyjaśnić? Jestem otwarta i tak naprawdę czekam na to, co ewentualnie rozwinie się pod tym wideo. A ja życzę Wam przyjemnego, dobrego, soczystego czasu. Prawdziwego, autentycznego, soczystego czasu. Do usłyszenia, do zobaczenia.